Siemano, z tej strony Huderlok. Dzisiaj zagramy jak LaMelo Ball. Zawodnik, który dopiero co trafił do NBA, a już zasłynął niesamowitymi podaniami i kozłami za plecami. Dzisiaj pokażę jego najczęstsze zagrania i to, jak w ogóle wykorzystuje swoje walory, żeby robić takie statystyki, jak robi teraz. Albo robić takie po prostu highlight. LaMelo Ball często robi step backa. Wiadomo, jak wygląda step back, odskakujemy do tyłu. Czasem ten step back wygląda trochę inaczej. Szczerze mówiąc, nie wiem dokładnie, jak to się nazywa, ale wygląda mniej więcej w ten sposób, że stara się iść do końcowej, na przykład w tej sytuacji. Robi kozioł razem z jedną nogą, tą samą, i się cofa. Tutaj próbuję zachwiać przeciwnikiem. Hop. Robimy tutaj właśnie takie zachwianie przeciwnikiem, in and out z przeskokiem. Hop. Hop. Czyli tutaj staramy się w szybkim tempie minąć do środka i tą samą nogą, z której strony robimy kozioł, hop, cofamy się do tyłu. Czyli robimy po prostu hop, hop i wyskakuje od razu do góry. Łapie piłkę w obie ręce i szybko się składamy, żeby rzucić. Ważne, żeby szybko zejść dynamicznie i od razu odskoczyć do tyłu, żeby być szybciej przed przeciwnikiem przygotowanymi do rzutu. Analogicznie prawą nogą prostuję się tutaj i staram się zanurkować. Hop, nurkuję razem z kozłem. Hop i cofam. Od razu jestem gotowy do rzutu. Hop. Druga sprawa. LaMelo Ball bardzo często przy wjeździe pod kosz łapie piłkę tylko w jedną rękę. Jak sami zobaczycie highlighty, bo je ostatnio oglądałem, dlatego powstał ten odcinek. Łapie ją w jedną rękę, żeby trzymać ją jak najdalej od przeciwnika, który go kryje. Tutaj łapie i szuka sojuszników, komu mogę podać. Ewentualnie kończę sobie rzutem. Czasem też chowa ją po prostu tu. Po. Tutaj chowa. Wjeżdża pod kosz. Ale cały czas praktycznie tu chowam, patrzę, nie ma nikogo, rzucam. Uwjeżdżam, chowam, patrzę, podanie do zera. LaMelo Ball często wykorzystuje podanie z dwutaktu. Czyli na przykład, jeżeli mija do końcowej, to tutaj łapiąc piłkę w jedną rękę, tu mi już jej raczej nikt nie zabierze, bo tu już jest linia autu. Szuka komu może podać. Wyciąga rękę i w momencie wyskoku podaje, tak? Mam przewagę wyskoku nad przeciwnikiem, więc mi jej nie zabierze. Więc tu hop, do zera podaje. Na tym przykładzie można się też również zawieść, ponieważ jeżeli wyskoczymy po dwóch takcie i mamy piłkę w ręce i opadniemy z powrotem, no to są kroki. Powiedzmy, że każdy jest dobrze kryty, ja tutaj minąłem, nie mam jak rzucić, bo obrońca jest przy mnie, wszyscy są kryci, a ja lecę do kosza, no to co wtedy zrobię? Albo nie trafię do kosza, albo w najgorszym przypadku podam do przeciwnika. Ważna sprawa również przy podaniach. Główny clue, dlaczego LaMelo Ball tak świetnie podaje i dlaczego zdobywa tyle asyst, jest to, że nie patrzy na sojusznika, któremu chce podać. Bardzo często, jeżeli ja widzę, że mój kolega z drużyny jest pod koszem, to ja patrzę na przykład w tamten tu. Widzę kątem oka, że on tam się ustawia i mogę mu podać hop, w ten sposób, albo w ten. Albo w ten. Przede wszystkim jego podania są bardzo precyzyjne i bardzo, bardzo silne. Mówiąc o dwutakcie i chowaniu przez Balla piłki w jednej ręce, potrafi też złapać ją w ostatniej chwili, zrobić pompkę i rzucić z powrotem z drugiej strony, albo w jakiś sposób, żeby zmylić przeciwnika. Czyli ja tutaj robię hop. Szuka przeciwnika, wyciągając rękę. Robię o, o. Generalnie podczas dwutaktu bawi się piłką, przerzucając ją z ręki na rękę, chowając ją, szukając cały czas możliwości dogrania akcji i żeby trafić punkt. Robię hop. LaMelo, będąc stosunkowo niskim zawodnikiem, potrafi też wykorzystywać swój dobry rzut, żeby trafić z bliższej odległości nad wyższym zawodnikiem. Ten trik nazywa się runner. Zwykły rzut z półdystansu wygląda tak. A co jakby wykorzystać dwutakt podczas rzutu z półdystansu? To jest właśnie coś, co LaMelo lubi najbardziej, czyli robić dwutakt i tworząc jakąś magię. To the quarter for Terry Rozier. LaMelo, quick spin.
no. Runner to jest coś takiego, że mijam, robię dwutakt i rzucam w dwutakcie tak samo, jakbym rzucał do kosza. Czyli powiedzmy, że minąłem tutaj jednego zawodnika i przede mną pojawia się jakiś wysoki. Można się oczywiście zatrzymać, ale to nie jest to, co LaMelo lubi najbardziej. Mija tutaj, łapie piłkę w dwie ręce, czasem rzuca jedną ręką, a czasem łapie w dwie i właśnie. Ostatni kozacki ruch LaMelo Balla. LaMelo Ball bardzo często lubi robić kozioł za plecami. LaMelo! Tutaj, jeżeli przeciwnik się pcha na niego i jest naprawdę bardzo blisko, lubi zrobić zatrzymanie, kozioł dynamiczny za plecami i się złożyć do rzutu. Ewentualnie tutaj zmylić ręką i pójść do drugiej strony. Wygląda to mniej więcej tak. Czyli w momencie, jak tutaj jest przeciwnik blisko mnie i napiera na mnie, to ja robię dynamiczne zatrzymanie. Robię zwód w prawą stronę i kozioł za plecami. Sami widzicie, że przeciwnik najczęściej na tych highlightach leci w tamtą stronę. I albo mam czystą drogę do kosza z lewej strony, albo łapię piłkę i kończę odcinek. Dobra, dziękuję wam bardzo za odcinek. To był LaMelo Ball. Pamiętajcie, żeby wrzucać pomysły w komentarzach na następnych graczy, bo jest ich naprawdę multum w NBA. Ja postaram się obejrzeć ich highlighty i zrobić kolejne odcinki. Pamiętajcie, że to jest tylko teoria, ale jak najbardziej można wykorzystywać ich triki. Dziękuję wam bardzo. Zostawcie suba, oczywiście ten komentarz, łapkę. Jak chcecie, to wbijajcie na Instagrama, bo tam wrzucam czasem urywki z filmów. No i siemano. Dobra. Lights up.